No co mam powiedzieć, no dobre spotkanie, dobry mecz w wykonaniu mojego zespołu i chyba to jest najważniejsze, bo nie patrząc, mówię, na naszą ligę, na tą drugoligowe mecze, to wiemy, no, że każdy gra o życie, każdy gra o swoje jakieś, znaczy każdy gra o 3 punkty i mówię, no wszystko robiliśmy, staraliśmy się po ostatnim spotkaniu, żeby zagrać, no przynajmniej na tym poziomie, tak, ja uważam, że zagraliśmy jeszcze lepiej. Po pierwszej bramce, co prawda, troszeczkę się cofnęliśmy, ale to był plan na ten mecz, bo wiedzieliśmy, że Śląsk też po straconej bramce będzie musiał bardziej zaatakować, otworzy te przestrzenie, gdzie wykorzystaliśmy naprawdę dużo, dużo sytuacji przez naszych skrzydłowych, ale dobre piłki były doprowadzone do nich, także no mówię, no, co prawda już ten mecz historia, ale mówię, pokazuje to, że ten zespół, ci chłopacy wierzą w to, co robimy, to jest najważniejsze. Myślę, że dla oka dzisiaj też Wisła Puławy tutaj dla kibiców dała dużo radości i mówię, no jest, szacunek dla chłopaków, dla tych mówię, co naprawdę dużo zdrowia zostawili, ci co nie weszli też byli w grze, cieszyli się bardzo, bo mówię, no ta tabela gdzieś tam nie kłamie, jesteśmy dalej w grze o te baraże, bo no chcielibyśmy, tak, chcielibyśmy jeszcze tutaj przedłużyć tą grę w tej lidze, ale mówię, mamy jeszcze przed sobą 2 spotkania, dlatego cieszmy się dzisiaj, podziękowania dla kibiców, podziękowania dla mojego zespołu, mówię, bo w tygodniu wykonali też taką pracę, dzisiaj nałożyli to na mecz i to jest najważniejsze, z tego się ja bardzo cieszę, mój sztab też wykonał też dobrą robotę, jak zawsze przygotowaliśmy się do tego spotkania naprawdę i zależało nam, no, bardzo na tym spotkaniu, na 3 punktach. Chcę podziękować tutaj Mosirowi, tak, tutaj Puławskiemu za przygotowanie boiska, naprawdę, no, dziękujemy, liczymy na taką współpracę, na boiska treningowe, które się poprawiły, wiem, że pogoda, natomiast mówię, uderzmy się, jak to się mówi, w serducho, że warto współpracować, warto, mówię, tutaj rozwijać sport w Puławach, także jeszcze raz dziękujemy, bo można było widać, że akcje płynne, składne, dzięki to, że to boisko naprawdę dzisiaj było na bardzo wysokim poziomie. Dziękuję bardzo. Bardzo jedno pytanie, bo muszę zadać. 2 mecze do końca. Wszyscy wiemy, że jest dobrze, bo wy teraz oprócz tego przygotowania zespołu musicie sobie jeszcze chyba z tą presją nad zespołem poradzić. Bo przy 2 zwycięstwach to nie tyle dobrze, co może być nawet bardzo dobrze. Tak, ale ostatnio w wywiadzie mówiłem, że z presją trzeba żyć, ten co się sobie nie będzie radził, to będzie widać gołym okiem. Ja uważam, że ci chłopacy... Tak, no właśnie dzisiaj chyba dają... widać tą presję, nie? Jak oni sobie poradzili bez problemu. Tak, oczywiście, ale mówię, no bardzo dobrze, no w życiu sobie, ja uważam, trzeba sobie narzucać taką presję, tak? Tylko mówię, no, żeby to wszystko było połączone, tak, z pewnymi rzeczami, bo oprócz tego, że my tutaj pracują, oni ciężko, chcą... Robią to dla siebie, ale przede wszystkim mają znaczek Wisły Puławy i pracują tutaj, mówię, dla nas, dla wszystkich, tak, przede wszystkim. Ale mówię, zdają egzamin właśnie z tą presją, wiem o tym, zwracamy na to uwagę, bo mówię, nie da się tego zrzucić, zabrać, to każdy sam musi, ale widać, że głodni są, robimy progres zespołu, to jest też najważniejsze. Jakie będą następne mecze, wyniki, zobaczymy. Chcemy grać w piłkę, chcemy zdobywać punkty, chcemy dawać radość. Myślę, że to dajemy i to jest chyba najważniejsze.